Dzień dobry, witam ponownie Państwa. 14.00 zaczynamy. Proszę Państwa, gazeta wyborcza zacytowała, co podkreślam nie, że ujawniła, nie pozyskała z nielegalnego źródła, z akt prokuratorskich e, zacytowała to, co prokuratura zacytowała we wniosku o uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu. E, a znalazł u niego 26 marca podczas przeszukań list Jarosława Kaczyńskiego do Zbigniewa Ziobro. No, panie państwo, już tę historię dzisiaj słyszeliście w wiadomościach bądź gdzieś w jakichś mediach społecznościowych. Ci, którzy z państwa nie słyszeli treści tego listu, pozwólcie, że go zacytuję, przytoczę jego treść. Jarosław Kaczyński przed wyborami 2019 roku tak napisał do Zbigniewa Ziobro w dość formalnym tonie czyli są po imieniu zwracam się do pana ministra o natychmiastowe zakazanie kandydatom Solidarnej Polski korzystania z funduszu sprawiedliwości w trakcie kampanii wyborczej i jednocześnie zakazanie osobie odpowiedzialnej za dysponowanie środkami funduszu przekazywania jakichkolwiek sum w trakcie kampanii lub też formułowania zobowiązań dotyczących przekazywania takich są w przyszłości, napisał Jarosław Kaczyński do Zbyszka Ziobry. Dalej możemy przeczytać. Zwracam uwagę pana ministra, że przypadki, o których już w tej chwili mówi się w środowiskach naszej koalicji, o ile są prawdziwe, mogą przynieść fatalne skutki zarówno z punktu widzenia przebiegu kampanii, jak i ze względów związanych z jej rozliczeniem przed Państwową. Komisją Wyborczą. Zmuszony jestem też stwierdzić, że w razie zastosowania się do sformułowanego w piśmie zalecenia pełna odpowiedzialność polityczna, a najprawdopodobniej także w innych wymiarach, będzie spoczywała na panu. Tak napisał do Ziobry Jarosław Kaczyński. Proszę państwa, jest to typ pisma, które na przykład zaczyna się, jak chce się kogoś wsadzić na minę, jednocześnie siebie zabezpieczyć w ślad za Pana twierdzeniami z dnia tego i tego, które wypowiedział Pan tego i tego dnia o tej i o tej godzinie, albo na przykład ustosunkowując się do Pana skandalicznej wypowiedzi w dniu tym i tym e, e, i oczywiście zawieramy to na piśmie wysyłamy listem poleconym a ktoś musi się do tego przecież ustosunkować może odpisać nic nie mówiłem nie wiem o co Panu chodzi z reguły ludzie głupie, nic nie odpisują traktując takie pismo per noga Później w sądzie wywodzi się, że ten pan powiedział to i to, a na dowód tego, że tak powiedział, jest właśnie to pismo wysłane listem poleconym, gdzie przecież nadawca podnosił kwestię skandalicznej wypowiedzi, na którą, czy też co do której nie ustosunkował się adresat pisma. Ten trik, ten chwyt zastosował. Jarosław Kaczyński, chcąc stworzyć dla siebie pupochron, ale jednocześnie wkopał się kompletnie i totalnie, co pogrzebało, czy też pogrzebuje, pogrzebie, pogrzebuje, pogrzebie, pogrzebuje, dobrze mówię, że teraz pogrzebuje, czy później, że pogrzebie. Na pewno pogrzebie PiS i to jest definitywne i nie podlega Szerszej dyskusji. To pismo, które przed miesiącem pan profesor Adam Bodnar złożył do Państwowej Komisji Wborczej jest pokłosiem tych materiałów, które znaleziono u Romanowskiego. Właśnie to pismo. No i oczywiście nie tylko, tak? U Romanowskiego, u Mateckiego szczególnie, gdzie akurat u Mateckiego znaleziono szereg bardzo, bardzo poważnych dowodów materialnych, na, które jakby uzasadniają tezy. Tezy oskarżenia, które wysuwa prokuratura wobec tego gangusów polu, ale Jarosław Kaczyński przestrzelił się. Przestrzelił się, dlatego że ten list w świetle tego, co się działo później, czyli Ziobro, tak na dobrą sprawę, zignorował, tak, tego zajączka, którego wypuścił Kaczyński, przekonany o tym, że może robić dalej, co chce. Jak wiecie, Fundusz Sprawiedli Sprawiedliwości dalej finansował nie tylko kandydatury polowców gdzieś tam w terenie, ale również opłacano prywatne media, korumpowano prywatne media tymi materiałami, by kompletnie i totalnie zmusić do uległości dziennikarzy, którzy bardzo chętnie przyjmowali pieniądze. No dzisiaj oni są skompromitowani. Ja przypominam, że dowody na to też posiada prokuratura. Nie chcę ich ujawnić. Dzisiaj, proszę Państwa, to się nie dziwię, że nie ich ujawnić. Na koniec materiału jeszcze zostawiam dwa smaczki związane z Łukaszem Piebiakiem, podejrzewanym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i Piotra Schaba, zwanego sędzią który dzisiaj przeszedł sam siebie a propos, a propos księdza Michała O. tego od salce sądu Olszewskiego, bo to no można podawać jego nazwisko. No ale drodzy Państwo, przechodząc do meritum. Zbigniew Ziobro dalej robił co chciał, bo był absolutnie niezależny. Wiecie Państwo, że haki, które znaleziono w domach Polowców, haki między innymi też i na członków Prawa i Sprawiedliwości, oni stracili Ziobro czuł się absolutnie bezkarny. Kaczyński miał tego świadomość, chciał Ziobrę postraszyć, też jakby poinformować go między tak zwanymi wierszami, że przyszli do niego działacze terenowi PiSu, że suwpolowcy to rozdają pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, że to jest nie, nie, niesprawiedliwe. I że oni się na to nie zgadzają, dlaczego tamci mają kasę, a my nie mamy kasy na kampanię, to tak nie wolno. Panie prezesie, niech pan coś zrobi, niech pan napisze do tego pana Ziobro, że, żeby nie rozdawał tych pieniędzy, bo my też chcemy. To jest niesprawiedliwe, bo chyba nie wyobrażacie sobie państwo, że Kaczyński kierował się przyzwoitością, uczciwością i praworządnością. Oczywiście, że nie. To są wszystko gry i zabawy, ale które. Dzisiaj, w świetle nowych dowodów dotyczących finansowania kampanii wyborczych w liczbie mnogiej z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości, stawiają Kaczyńskiego w delikatnie mówiąc trudnej sytuacji procesowej, ponieważ wynika z tego pisma, że wiedział o tym, miał świadomość. Powinien był wówczas zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą. No ale to dotyczyło koalicji Zjednoczona Prawica. Czyli organ uprawniony do wyjaśnienia kwestii finansowania kampanii wyborczych i wyborczej kampanii Zjednoczonej Prawicy, koalicji Zjednoczona Prawica, no, mógł się taki audyt skończyć dla. Dla Kaczyńskiego tragicznie. Czyli miał świadomość złamania przepisów prawa dotyczących finansowania partii politycznych, nie zawiadomił uprawnionych organów czy właściwych organów, bełkocząc nomenklaturą prawniczej nowomowy, tak zwany bełkot rzeczowy. Wiecie, to nieuprawnione, to jest takie, ulubione słowo. Kradną, kradną to jest działanie nieuprawnione. Łamią, też to jest nieuprawnione. A więc oni wszyscy są nieuprawnieni do czegokolwiek, drodzy Państwo. I Kaczyński pogrzebał właśnie PiS Zjednoczoną Prawicę. To pismo sprzed miesiąca, które leży w Państwowej Komisji Wyborczej. Powinno zostać rozpoznane, już, już mówiłem o tym chyba dwa tygodnie temu, w trybie pilnym i natychmiastowym. Ja, drodzy Państwo, skieruję zapytania do Państwowej Komisji Wyborczej, co z tym pismem Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, jaki bieg temu pismu nadano, jaki jest obecny stan faktyczny i prawny związany z tym zawiadomieniem nie wiem, jak wnioskiem, zawiadomieniem, informacją którą minister, ministerstwo przesłało na ręce Państwowej Komisji Wyborczej, jakie podjęto już działania, i oczywiście państwo o tym poinformuje. A jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza nie mi nie odpisze, nie odpowie, bądź zignoruje sprawę, no to wówczas będziemy to nagłaśniać. Bo przypominam, że Państwowa Komisja Wyborcza, jako organ państwowy, ma obowiązek. Obowiązek. W takiej sytuacji, e, przywołuję tu rację stanu, zająć się sprawą niezwłocznie. Nie ma w tej chwili wyborów, więc Państwowa Komisja Wyborcza raczej za dużo pracy nie ma. Prawda? Więc, e, robić coś muszą. Ja nie bardzo wiem, czy oni się zajmują od godziny 8 do godziny 16, o ile do 16. E, co oni tam robią w tym budynku? E, Czym, tak jak realizują swoje obowiązki zawodowe, no na pewno nie jest to taki huk pracy, że w trybie pilnym, koniecznym, nie mogą zająć się no, bardzo, bardzo poważnym wnioskiem Ministerstwa Sprawiedliwości Prokuratora. No dobrze, a co się stanie, jeżeli Państwa Komisja Wyborcza stwierdzi, że było nielegalne finansowanie? No, proszę Państwa, to kasa będzie musiała wyrócić. Tutaj nie będę się chwalić swoją wiedzą, bo jej nie posiadam, czy będzie to dotyczyło tylko subwencji za jeden rok, czy subwencji za cztery lata, które będzie musiał PiS zwrócić i oczywiście pozbawienie subwencji tej, która nie wiem, czy już została, pewnie tak, została wypłacona, no to kasa będzie musiała wrócić do Skarbu Państwa. Czy to zaboli PiS? Proszę Państwa, tak, na pewno pozbawienie ich tych pieniędzy będzie dla nich bolesne, ale przypominam, że od Obajtka wyszło miliard sześćset milionów, z Funduszu Sprawiedliwości wyszło bez mała 2 miliardy złotych, więc naprawdę kilkadziesiąt, nawet sto, sto pięćdziesiąt milionów złotych dla nich to, no powiedzmy, że tak jakby ich komar urządlił, no, ale będzie to oczywiście powód do też rozpoczęcia, myślę, procedury delegalizacji PiS, bo o delegalizacji PiS jest coraz głośniej. Sami pisowcy o tym mówią, że się tego boją. Drodzy Państwo, i teraz na koniec ważna sprawa. Może nie w ramach tak do końca dygresji, bo przejdźmy najpierw do tego, co jest. Może zrobimy tak, przejdźmy na to, co jest zabawne. Czyli Michał Olszewski, ksiądz e, ksywka Salceson siedzi w areszcie śledczym i posiedzi właśnie do sprawy Funduszu Sprawiedliwości. Słynny sędzia pisowski Piotr Schab napisał, proszę państwa, dzisiaj 1 lipca rano do e, księdza Olszewskiego, do aresztu. No, podobno napisał list. E, Michał Olszewski, ksiądz Salceson, w którym opisuje te tortury, które podobno były na nim wobec niego stosowane. Powiem Państwu, że się szczerze uśmiałem. Nawet na platformie X ci z Państwa, którzy mnie obserwują, znajdziecie fragmenty tego listu, który ja pozwoliłem sobie zrekonstruować w pewnej części w ramach lekkiego dowcipu i sarkazmu. Tutaj pan Patryk Słowik też ostatnio chciał być sarkastyczny, taki Media Worker z wirtualnej Polski. Okazało się, że nie umie w sarkazm. No, mogę tego chłopca nauczyć paru rzeczy, ale nie wiem, czy jestem zainteresowany. No, to że Piotr Schab pisze do Olszewskiego publicznie. No, reszcie, więc nikt mu może tego nie przeczytać. Ojcze, nie jesteś moim spowiednikiem, nie miałbym odwagi uklęknąć przed Tobą w konfesjonale, wiem jednak, że Bóg dotyka cierpieniem tych kapłanów, których wybrał ponad inny. Tak jak polskich księży, których w 1864 roku poniesieni zostali w czerwoną zabójczą dzieci. Aby nie było świadków prawdy, tak jak kapłanów odebranych w Polsce i bitych w dachu, tak jak synów Kościoła odziewanych z godności przez zbrodniarzy w roku 1981. Otóż wyrażam pewność, że ofiara ojca już nie tylko jest znakiem, ale też bronią naszego narodu przeciw tym, którzy skrupulatnie obliczają ileż to pieniędzy Polska zwrócić ma prawnemu następcy państwa hitlerowskiego. Za naboje wystrzelone w sierpniu 1944 roku w trakcie rzezi warszawskiej w Boli. Wszak ówczesne działania SS podejmowano ku powszechnemu dobę. Wola to dzielnica cudownego Kościoła świętego Augustyna. To miejsce doświadczone straszliwym cierpieniem. To miejsce, które ojciec ma w sercu. Nie zostawimy ojca, konstatuje Piotr. Łzy wzruszenia zalały mi oczy, proszę Państwa. To wzruszające. No a na koniec sprawa dosyć poważna. Sztuka łączenia kropek polega na tym, aby odczytać z wiadomości to, co jest w niej zawarte, w pewnym sensie ukryte, zawoalowane, by nie było czytelne dla wszystkich, ale szczególnie dla adresata, a publicznie po to, by zagrozić mu, wystraszyć. Drodzy Państwo, Łukasz Piebiak, któremu prokuratura zarzuca kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w sprawie grupy antykasta, kasta, gdzie atakowano sędziów w dość niewybrany sposób, ujawniając, nie tylko też zresztą sędziów, ujawniając prywatne, przepraszam, mucha mi lata, muszę się jej pozbyć, wybaczcie, e, ujawniając prywatne informacje, e, bardzo wrażliwe i pan Piebiak, który zarzuca się kierowanie tą grupą, napisał proszę Państwa wczoraj wieczorem na platformie XT. Posłuchajcie Państwo dokładnie tego tekstu. Panie ministrze Bodnar, znamy się od lat. Pan był w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, ja w Stowarzyszeniu Sędziów Justitii. Dzisiaj stoimy po przeciwnych stronach barykady, ale chcę wierzyć, że łączy nas Polska. Oskarżać i tak mnie pan nie może jako polityk. Porozmawiajmy. Proszę wybrać miejsce i czas, dostosuję się, czekam. E, Zdały się głosy, że to bezczelność, e, jakąś mnie tak pisać. A ja, drodzy państwo, jestem zaniepokojony. A jestem zaniepokojony dlatego, że po pierwsze w tym tekście... Piebiak nawiązuje do znajomości z panem profesorem Bodnarem i to wieloletniej, sugerując, że się znają. I ta sugestia, że się znają, co, jest, co może być oczywiste, również implikuje taką tezę, że ta znajomość oznacza wiedzę. Oznacza wiedzę, którą Piebiak tak ja to odbieram, wprost publicznie grozi panu ministrowi, panu prokuratorowi generalnemu, że ją ujawni, jeśli ten nie będzie chciał się z nim spotkać i porozmawiać. Przypominam, że pan minister Bodnar złożył do Sądu Najwyższego wnioski o uchylenie immunitetów między nimi Piebiakowi. Publiczne pisanie przez Piebiaka, że chce się spotkać z panem ministrem świadczy nie o bezczelności, nie o faktycznej woli tego spotkania, tylko brzmi to jak groźba, ujawnienia kompromatu. Nie wiem, co zrobi pan minister. Na jego miejscu na pewno bym nie zignorował tego typu wpisu i bym skierował do sądnejszego prośby o pilne i niezłoczne rozpoznanie wniosków. O uchylenie immunitetów tym ludziom. I skoro jest to zorganizowana grupa przestępcza, zdaniem prokuratury, to myślę, że zatrzymania są też koniecznością. Dlatego, że może dojść do też ujawniania informacji wrażliwych, które pan Piebiak może posiadać, bądź mógł wejść w ich posiadanie. Przypominam, że takimi. Kompromatami atakowano sędziów, też i prokuratorów, i inne osoby, informacjami z życia prywatnego. To jest poważna sprawa. Mam nadzieję, że pan Bodna, bo tego już oznaczyłem w moim wpisie, informując go o tym, że jest to sprawa niepokojąca, mam nadzieję, że podejdzie do tego poważnie i podejmie stosowne kroki. Także, drodzy Państwo, pis się kończy. Kaczyński sam się zaorał. E, przy okazji topiąc Ziobrę już definitywnie kompletnie, bo teraz suwerenna Polska, nie wiem czy a nie, nie będzie musiała zwracać pieniędzy, bo kiedyś to była Solidarna Polska, potem zmienili tę partię na Suwerenna Polska i Solidarnej Polski jako takiej chyba już nie ma. Suwerenna Polska nie jest spadkobierczynią Solidarnej Polski. Już chyba wiecie dlaczego zmienili nazwę i dlaczego uciekli. No ale okazuje się, że jednak będą mieli innego rodzaju kupę. Ja się z Państwem żegnam do wieczora, do 20. Dzisiaj o 20.00 będzie materiał. Za wczoraj bardzo przepraszam, ale pewne obowiązki mnie wezwały, musiałem się zająć pewnymi sprawami i nie miałem czasu, żeby na Państwa przygotować się na 20.00 materiał. Dzisiaj, oczywiście, o 20.00 materiał będzie. Ja się z Państwem żegnam tylko na te parę godzin i widzimy się niebawem. Do zobaczenia.